Informacja ta jest jak grom z jasnego nieba. Wójt gminy Ostróda, Bogusław Fijas, prawdopodobnie miał udar mózgu. Jego stan jest ciężki. Miał operację. Na chwilę obecną znajduje się w szpitalu wojewódzkim na oddziale intensywnej terapii w Olsztynie. Został poddany pierwszej, chyba nie ostatniej operacji. Stan jego zdrowia jest określany jako ciężki. Prawdopodobna przyczyna to udar mózgu i w tej chwili taką obecnie dysponuje wiedzą. Wydarzyło się to we wtorek, 25 czerwca. Bogusław Fijas najpierw trafił do szpitala w Iławie na oddział ratunkowy. Stamtąd został przetransportowany do Olsztyna. W godzinach popołudniowych w dniu wczorajszym w domu zamieszkania wójta Bogusława Fijasa. Tego dnia Bogusław Fijas był jeszcze w pracy. To nieszczęście niespodziewanie się wydarzyło. Oby równie szybko nastąpił powrót do zdrowia, chociaż na to, co dobre, zazwyczaj dłużej się czeka.